Dawno, dawno temu była sobie piękna królewna. Ktoś jednak rzucił na nią zły urok, którego moc mógł złamać tylko pocałunek prawdziwej miłości. Królewnę zamknięto w wieży, tej zaś strzegł okrutny smok ziejący ogniem. Wielu dzielnych rycerzy próbowało uwolnić nieszczęsną z samotni, jednak żadnemu się nie powiodło. Królewna czekała w smoczym zamczysku, w najwyższej komnacie, w najwyższej wieży. Czekała na pierwszy pocałunek miłości. No to sobie jeszcze poczeka. Co to za szajs? Jej rycerzem na szarym ośle okazał się być ogr o złotym sercu. I tak lata mijały i mijały, aż dochodzimy do momentu w historii, w której aktualnie się znajdujemy. Szrek wyruszył na poszukiwania następcy tronu za Siedmiogórogrodu, tym samym zostawiając nas, swoich przyjaciół, by przygotować posiłki dla poparcia księcia. No to my jesteśmy kotkami. I tak, ja jestem kotką w butach. Nie jestem kotem w butach, jak jeden rudzielec, który tutaj siedzi. Tak. Kucica. No właśnie. Miau. To jest nasza babcia. To jest wilk babcia, ale to jest babcia. Ona, no, jest wilkiem. I uszyła nam właśnie takie piękne koszulki, jakie sobie zaprojektowały małe kotki nasze. Z ciastkiem. Tak. Brawa, 2,5. My jesteśmy patron drugi. Nie mamy nazwy. Zuzia jest matką chrzestną. Widać. Druga Zuzia. Fioną. Ja jestem osłem. Tak. Nie mamy żadnych historii. Lewa nóżka, prosto z serca, buźka. Tak więc my jesteśmy patrolem trzecim, bez nazwy. Także mamy tutaj mnie. Kim jesteś, Świętym Mikołajem? Lordem Farquadem, ty się nie znasz. I mamy tutaj tak. Mamy Shreka. Jestem Shrekiem, ale ogólnie to coś nie wyszło i nie zdążyłam poprzyszywać tych rzeczy i nie zdążyłam się pomalować, ale jest git. Tak, mamy tutaj naszą. No miała być, smoczycą. Ale jestem krzakiem. Ale no cóż, niestety nie wyszło. I mamy tutaj naszą piękną Fionę. To my jesteśmy patrol czwarty. Nie mamy nazwy, gdyż nie było czasu, żeby wymyślić. Jestem kotem w butach i to ona zabrała pomysł. Potwierdzam. I Szereg mamy tak. Potwierdza. Tu jest Shrek. Nie, jestem prawdziwą Fioną. A, to jest Fiona. Nie, jak te podróby, które tutaj stoją. Tu jestem. Ale to ty nie jesteś zielony? Tak. Ale jesteś się przemianą. To jest mój syn, no przepraszam bardzo. Ale ja jestem Fioną, a nie Shrekiem. Ja jestem przed przemianą. Tu jest Enikt. On ma na imię Nikt. I tu jest Shrek. Postać niezależna. Dziękujemy za to. Właśnie. Ogólnie tak. Ogólnie przed ogniską nastąpił error. Ja miałam tylko różowy kolor. No, nie wzięli sprawy, to ja też musiałem ściągnąć. Żeby mi nie było, że... No. Wracając, my jesteśmy patrolem wieśniaków. Ja jestem takim typowym sołtysem. Tych dwóch panów to moi robotnicy, którzy ciężko pracują, wywalając gnój tymi oto widłami. Czy coś więcej mogę dodać? Chyba nie. B-R-A-W-O. Już chyba wiadomo. Cześć kochani. Siema. Podróba.
Jak widzę, tu jest prawdziwa Fiona. Ja jestem Fioną. Przybyłam do was specjalnie ze siedmiu gór ogrodu. Uwaga. Z Szyleka nie ma, bo pojechał na wakacje z moją koleżanką Smoczycą. To było dobre. Dobrze. Jak wiecie, brnęłam przez te wszystkie doliny, wszystkie jeziora, wszystkie siedem gór, żeby spotkać się tu z wami, kochani. Kocham was. No ciebie też. Okej. Tak, teraz ty, ślepa. Ja jestem jedną z trzech. Tam jest kamera. Gdzie? Tam, no. Z trzech ślepych myszy, ale jedna nie dotarła, bo... Nie, bo jest ślepa. Bo jest ślepa, dokładnie. A tam gdzieś siedzi druga, ale nie wiem gdzie. Kolejna osoba. Ja jestem wróżką chrzestną i mój syn powinien się ożenić z tą piękną panią, ale go nie chciała. Lol? Tyle. Jestem Doris, brzydka siostra Kopciuszka. Jaka brzydka? Ładna! Dzięki! Najładniejsza! Nie bądź taka surowa dla siebie. Nie ma szansu, nie pamiętam. Ładniejsza od Kopciuka! Na noga. Na pik, na czok, na pikola koza, na 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 na. Ale ja was nie słyszę. Teraz obie nogi. La pik, la czok. La pikola koza, na 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 na. Siup! Teraz w lewą stronę. La pik, la czok. La pikola koza, na 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 na. Siup! Teraz bawimy się w dwójki. Słoneczko już wysoko, śnieg pięknie iskrzy się. Muminki pod kołderką prawią we śnie. Chcę spać, was ten już spałe, nie widzę wam. No wstawać mi! Halo, kto to był? Pobudka! Zaprawa poranna, czas! To przygotowanie 5 minut. Dziewczyny, powiedzcie, co oni tu robią? Mają kary. Zaczynamy pierwszy rząd. Do linii belek, widzicie? Tak? Żabką. Wiecie, jak wygląda? Daj, start! Pełne przykuty! Elbur, dwa stopnie! Oszukuję! Ładnie obracaj! Ładnie obraca! Zielona koszulka, no! Zdjęcia flagi państwowej wystąpił w skoczu. Rozmowy, które niósł wiatr. Co to będzie? Powiedziała jedna ze ślepych mysz. Nikt nie wie, jaka zgraja zostanie głównymi obrońcami króla. Odpowiedziała druga ze ślepych mysz. Jest to nie lada wyzwanie, by spośród tylu świetnych rycerzy i rycerek wybrać tych jedynych, najlepszych. A każdy ładowarz śpiewa tak!
Łabudi-daj, daj, łabudi-daj. Podaj, podaj. Podaj mi proszę, banan w kosze. Czuwaj! Jak pięknie. Ej stary, bo to się nie zmywa. Co ty gadasz? Stawaj. Ciął mi za nogę. Stary. Zanim wstajemy, bardzo mało. Masz 12 minut na ubranie się z mną. Słuchaj, i musisz poszukać kluczyka od czołga, dobra? Bo czołg jest tam, stoi. W przeciągu są kluczyki do czołga, ale nie, my nie możemy go znaleźć. No. Chodź, musisz nam pomóc, żeby zbierzyć go do czołga. No chodź. Damian, wstajemy. Chodź, idziemy się do kluczyków. Szukaj kluczyków. Kluczyków do czołga idziemy szukać. Damian. Czekajcie, gdzie masz te kluczyki? Damian. Gdzie masz te kluczyki? Cholera, czerwona farba. Dawałam ci przecież je. Pamiętasz? Nie wsadziłeś je do plecaka? Te kluczyki. Do czołga. Nie? Czy zgubiłeś te kluczyki do czołga? Damian, ty żyjesz? Co? Do czołga. Bo masz te kluczyki do czołga? No kluczyki do czego przecież nam dawałeś? Znaczy dawałam ci. Pamiętasz? Musiałam przechować. W kieszeni. Dałam ci, a ty włożyłeś do kieszeni, do munduru. Specjalnie ci je dałam. Bo dobra, chodź, Damian, wstawaj. Dobra. Ja też. Uważaj, bo mam...